Ta audycja powstaje dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl. Witam Państwa serdecznie, Hanna Maria Giza. Jak oni śmieli przedsięwziąć odmianę formy rządu, którą ja gwarantowałam? Co za myśl, toż to sprowadzi do Polski większą część chłopów z Białej Rusi, a tych w pozostałych częściach mojego kraju z Bałamuci. Piekliła się caryca Katarzyna na wieść o uchwaleniu konstytucji przez Sejm Rzeczypospolitej, zwany czteroletnim lub wielkim. To w Rosji. Bo wcześniej w Polsce, czyli 3 maja 1791 roku w katedrze świętego Jana zabrzmiało uroczyste tedeum i zupełnie inne słowa. Ojczyzna nasza jest już ocalona, swobody nasze zabezpieczone, jesteśmy odtąd narodem wolnym i niepodległym. Opadły pęta niewoli i nierządu i pod sklepienie katedry wzbił się okrzyk radosny, król z narodem, naród z królem. Później dwaj współautorzy ustawy rządowej, czyli Konstytucji 3 Maja, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj, nazwą ją ostatnią wolą i testamentem gasnącej ojczyzny. Czyżby Konstytucja 3 Maja doprowadziła ojczyznę do śmierci? Co jest prawdą, a co mitem? o Konstytucji 3 maja. Witam w studiu gości, pani profesor doktor habilitowana Anna Grześkowiak-Krwawicz, historyk z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Pan profesor doktor habilitowany Piotr Ugniewski, historyk, wykładowca w Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Witam pana. Witam panią, witam państwa. Audycję realizuje Borysław Kozielski. Cytuję. Albo go zwiedziono, albo z zidiocią, że pozwolił się wciągnąć w działanie tak niegodziwe i sprzeczne z dobrobytem Polski, z uczciwością, z wdzięcznością. Pisała caryca Katarzyna oburzona o polskim królu w liście do Melchiora Grima. Jeżeli król Stanisław... August zdecydował się nie tylko poprzeć reformatorów polskiego prawa stanowiącego ustroju Polski, ale nawet wziąć udział w tworzeniu czegoś nowego, zupełnie, czegoś innego. To znaczy, że nie był marionetką w rękach carycy Katarzyny. A może był, tylko dał się omotać Kołontajowi Potockiemu. Jaka jest prawda? Więcej powiem, król nie włączył się w pracę nad konstytucją, król je zainicjował. Czyli ani nie Kołontaj, który włączony został dość późno w tę pracę, z tego co wiem, ani Ignacy Potocki, który został włączony w zasadzie od razu, król pierwsze swoje pomysły mu przesyłał, nie byli inicjatorami. Król się w nic nie włączał i przedstawianie króla jako marionetki to już jest coś passe. Naprawdę Stanisław August być może popełnił sporo błędów politycznych częściowo nieuniknionych. Nie odniósł ostatecznym rozrachunku sukcesu, bo stracił państwo, ale co jak co marionetką niczyją nie był. Czyli to było odwrotnie, nie króla wciągnięto, nie Potocki wcześniej przygotowywał i poinformował po jakimś czasie króla, tylko król to zainicjował? Panie profesor. No, nie pozostaje mi nic innego, jak potwierdzić to, co powiedziała moja znakomita. Koleżanka to, to jest dokładnie odwrotnie. Czyli, czyli król absolutnie był tutaj osobą sprawczą, a nie narzędziem w czyimkolwiek ręku. No, nawet myślę, że, że to, to on trochę uciekał się do pewnych w szlachetnym celu, ale jednak manipulacji w stosunku do swoich partnerów, tych właśnie rozmów w wąskim gronie, z Potockim, z kołątajem, z Szczepionem Piatolim, no, żeby przeprowadzić takie brzmienie tego tekstu, jakie jemu odpowiadało. Także, no, stanowczy protest przed takim ustawieniem proszę sprawy. Proszę Państwa, Adam Moszczeński, królewski szambelan, pisał tak oto, cytuję żeby kto chciał wybrać grzeczniejszego kawalera dla bawienia kompanii w salonie, metra ceremonii czyli mistrza ceremonii, lub sekretarza, Równego Stanisławowi Augustowi trudno by znaleźć, ale żadnych przymiotów nie miał, które mieć powinien król, osobliwie w wolnym narodzie, bo był człowiek słaby, rozsądku i objęcia rzeczy nie mający odwagi żadnej. I ten król, co do którego jego dworscy współpracownicy mają wątpliwości, czy w ogóle powinien zasiadać na tronie, okazuje się nagle... Odważnym reformatorem? Jaki miał w tym cel? Na no, państwa, to znaczy po pierwsze, bardzo często podwładni są złego zdania o swoim szefie. W związku z czym dla mnie opinia Moszczyńskiego no, nie jest przesadnie miarą dajna. Zresztą my jesteśmy ofiarami, znaczy my akurat z panem profesorem Ługiewskim nie, ale taka popularna wiedza o, o królu, o jego stosunku do Konstytucji 3 Maja to jest książka o ustanowieniu i upadku Konstytucji 3 Maja. No to jest czarna legenda Stanisława Augusta, o której pisał przed laty profesor Zachorski i Ci ludzie chcieli z siebie zrzucić wszelkie odium klęski, no i potrzebny był im kozioł ofiarny. No, no Król się doskonale do tego nadawał i to jest jeszcze do naszej poprzedniej kwestii. Natomiast Stanisław August jeszcze nie był na tronie, a już miał wizję reform państwa i tu sensownych reform. On przecenił sytuację, przecenił swoje możliwości, których nie miał, nie miał żadnych możliwości. Ale w momencie, kiedy wstępował na tron, nie on jeden, czartoryscy, którzy go jakby wystawili jako kandydata, też wszyscy liczyli na to, że w porozumieniu z Rosją da się coś ugrać. No to jest ogromny błąd w ocenie Rosji. Zrozumiały w tamtym czasie, natomiast Stanisław August był człowiekiem, który miał pewną koncepcję państwa, pewną koncepcję reform, spójną, głęboko przemyślaną, tyle tylko, że nie miał okazji, żeby te reformy próbować przeprowadzić. Poza sukcesem niejakim sejmu konwokacyjnego, kiedy jeszcze czartoryscy to raczej przeprowadzali, kiedy ograniczono na przykład liberum beto. Zmieniono tam parę instytucji na sprawniejsze. Później, właściwie, do Sejmu Czteroletniego nie było możliwości, nie było możliwości ruchu, żadnej, chociaż król wykorzystywał, co mógł. Na takich polach, na których mógł coś, choćby w ograniczonej skali, poprawić, załatwić, uskutecznić. No tak. Teraz rzeczywiście mówi się, że. On popełnił błąd no, poważny, dosyć fundamentalny, polityczny, znaczy przyjął założenie, które się nie sprawdziło, że Katarzyna czy w ogóle Rosja gotowa jest zaakceptować pewien zakres zmian, reform, po to, żeby Rzeczpospolita, kraj pod jej protektoratem. Po prostu funkcjonował sprawniej, i zgodnie z pewnymi bliskimi Katarzynie regułami y, y, oświeconymi. I żeby nie stwarzał y, kłopotów w domyśle y, jakichś y, y, konieczności użycia wojsk. W y, sytuacji podobnych do y, Konfederacji Barskiej na przykład, to już na wielką skalę, prawda? bardzo... Y, to, to były operacje, w których wprawdzie Rosjanie mieli od początku do końca przewagę, ale to były operacje dla nich bardzo kosztowne i wyczerpujące, a, a Katarzyna miała swoje inne cele i choćby trzymając się przykładu Konfederacji Barskiej, no jednak to wojsko było w tym samym czasie potrzebne bardziej na Bałkanach przeciwko... Turcji. No, w związku z tym, no, jak mówię, błędne było to założenie, bo, bo Rosja właściwie od czasów Piotra i także na, od początków rządów Katarzyny drugi, w najmniejszym stopniu nie była za, zainteresowana w jakichkolwiek zmianach, reformach, ulepszeniach, a już najmniej w takich zasadniczych, które się marzyły królowi, typu całkowite zerwanie z liberum veto, tron dziedziczny, no w ogóle usprawnienie magistratur, jak się mówiło, czyli po prostu administracji państwowej. To, to w ogóle Rosja nie było do szczęścia potrzebne, nawet y, mówi się czasem, że w, wręcz przeciwnie, bo je, jakiś stan takiego wewnętrznego zamieszania y, walki na przykład frakcji y, magnackich o, o wpływy y, był w interesie y, Rosji, bo ona wtedy była... W takiej pozycji arbitra rozsądzającego wewnętrzne konflikty na zasadzie sławnej rzymskiej dzieli i rządzi. Nigdy nam z Rosją nie było po drodze chyba. Natomiast to, że król się nie zorientował, jakie są cele Katarzyny. To jest dziwne, bo był przecież bardzo blisko z nią związany, był jej kochankiem i przecież mógł już wtedy wiedzieć, że ta droga, którą wybrał, nie jest właściwą drogą, że jeżeli chce czynić dobro dla społeczeństwa, dla państwa, chce zmieniać ustrój w pewnym sensie, no to jednak nie z Katarzyną. A, sugerowałaby pani, że bez? A dlaczego nie? A jak? Nie było, na czym polega problem. Bo myślę, że z Katarzyną, kiedy mile spędzali czas walkowie, akurat nie dyskutowali jeszcze o arkanach polityki międzynarodowej, natomiast w 764 roku, kiedy Poniatowski został królem, Rzeczpospolita nie była państwem suwerennym. Nie mogła decydować o sobie. I to było jasne. W związku z tym można było albo nie robić nic, albo mieć nadzieję, że da się oprzeć na którymś z sąsiadów. W zasadzie wybór nie, byłby, nie był, znaczy wyboru nie było w ogóle. No, Prusy, Austria, Rosja. No tak, tylko że każdy z tych sąsiadów miał bardzo Interes. określone cele i nie były to cele zbieżne z reformą Rzeczypospolitej. Prusy nie miały żadnych wątpliwości, chodziło o terytoria i, i już. Plus gospodarcze sprawy oczywiście. Rosja, no to już pan profesor mówił, Austria. Doprawdy nie sprzyjałaby reformom. Także w zasadzie to, co robimy, to są dywagacje. Problem polega na tym, że Stanisław August, kiedy już został królem i kiedy był jeszcze Stanisławem Antonim Poniatowskim, jego błąd polegał na tym, że on miał nadzieję, że będzie mógł coś zrobić, a nie mógł zrobić nic. I tu można mieć Pretensje, ja wiem, czy pretensje. No, można stwierdzić, że w tej sytuacji nie należało kandydować na no króla. No tak, ale to dotyczyłoby każdego kandydata. Alternatywą było co? Wojna domowa w 1964 roku, taka trochę jak była w 1968, no to rozbiór byłby trochę szybciej. Tam nie było. Problem polega na tym, że Polska czy państwo polsko-litewskie. Nie miało dobrego wyjścia już w tym momencie. No to doskonale pokazuje ta wyborna, tylko bardzo trudna w czytaniu książka pani Zofii Zielińskiej Polska w okowach Sojuszu Północnego. Ten tytuł już wszystko mówi. Polska w tym czasie już, to już było za późno. Po prostu na jakiekolwiek ruchy, jakiekolwiek reformy oni próbowali. Także tam pomału to się wszystko zmienia. Trochę się zmienia go, sytuacja gospodarcza. Poprawia się niewątpliwie. Ale Politycznie Rzeczpospolita była już ubezwłasnowolniona całkowicie. I tam nie ma. To jest przerażające, jak się tę książkę czyta. Jak mówię, ona jest dość szczegółowa i trudna w czytaniu, ale może warto, bo. Ona pokazuje tę sytuację przez pierwsze trzy lata po wstąpieniu na tron Stanisława Augusta. I pomaga zrozumieć, co się naprawdę wydarzyło. Ale A czy mogę widzimy... jeszcze się sprzeciwić z bardzo. trochę innej, całkowicie zgadzając się z moją przedmówczynią, to, to ja bym jeszcze dołożył inną rzecz, no, nie wiem, czy trafi państwa, państwa przekonania, ale nie bardzo podoba mi się ustawienie naszego króla w roli takiego pierwszego naiwnego, kochanka Katarzyny, który dał się zwieźć w domyśle, będąc taki był, panie pod wpływem jakiejś, nie wiem jak się to nazywa, endorfin czy czegoś w tym stylu. Hmm. Tymczasem ci, którzy dali się zwieźć, to były często bardzo wybitne umysłowości, myślę przede wszystkim obserwatora z zachodu. Którzy. No nie y, tylko Szczęsny bar... Potocki i Czartoryski, który też próbował no tak, w sojuszu z Rosją coś zrobić. Tym no jak... ale to tylko jakby wzmacnia to, co chciałem powiedzieć. To znaczy, że to nie jest tak, że on z powodów jakiegoś właśnie zaczadzenia, oczarowania, I amorów, amorów i, i czy jakichś niedostatków intelektualnych, no nie zrozumiał o co chodzi, tylko nie zrozumiało bardzo wiele, albo zrozumiało literalnie przekaz propagandowy, który, który Katarzyna II po prostu z niebywałym mistrzostwem lansowała na, na własny temat. I tych pierwszych naiwnych, mówię, była długa, długa lista, więc, no, że on był jednym z tych wybitnych, którzy dali się trochę zwieść, znaczy... Też poza tym to tak jest nie. bardzo cienka sprawa, dlatego, że on też, to zresztą pani profesor Krwawicz już właściwie też powiedziała, że, że on od początku miał bardzo ambitny plan reform, który, nie, który lansował nie z powodów cynicznych, tylko, no zabrzmi to może patetycznie tutaj, ale dla dobra Rzeczypospolitej i w związku z tym on trochę jakby w, w pewne jakby elementy swojego, swojej wizji Uwierzył, bo tak bardzo chciał ją zrealizować. Ale, więc no, to są takie okoliczności łagodzące, które bym wziął pod uwagę. Czyli, czyli Jerzy Łojek nie ma racji, podejrzewania ją... <laughs> króla o zdradę narodową i oskarżając go o przedkładanie. Łojek spraw popełnił największe przestępstwo historyka, manipulował źródłami. W związku Aha. z czym takich rzeczy robić nie wolno i to nie jest żaden autorytet. A czyta się dobrze? No niestety, tak. właśnie a propos uwodzenia, to, to tutaj bym powiedział, że no nie tylko katarzyna miała tę zdolność, ale Jerzy Łojek także bardzo skutecznie uwodzi i to nadal, bo ja słyszę, co mówią moi studenci a przecież Jerzy Łojek umarł z, nie wiem ile, za 30 Ponad parę chyba. lat tak, temu, tak. ale jego książki są wznawiane i ludzie w nie wierzą jak w Pismo Święte. Tak i tworzą sobie zupełnie inny obraz historii. Wróćmy do Konstytucji. Powiedzieli państwo, że to była inicjatywa króla Stanisława Augusta. Tymczasem to nie u Łojka. <noise> W innych źródłach przeczytałam, że przygotowaniem Projektu do formy rządów, czyli do reformy był Ignacy Potocki, który w tajemnicy już w 1790 roku y, zabrał się do pracy rzeczywiście, i przygotowywał ten projekt liczący 658 artykułów, i że to było swoistym początkiem spisku politycznego. I że Stanisław August, najpierw ten projekt. Odrzucił, ponieważ zorientował się, że ogranicza on jego władzę. Czy to rzeczywiście tak było? Co się, bo coś się, coś się musiało wydarzyć. Jeżeli Stanisław August miał jakieś zastrzeżenia, a potem się na to zgodził i współpracował, to coś musiało się wydarzyć. Co? Znaczy, wprowadźmy troszkę porządku. Projekt do formy rządu był jak najbardziej jawnie przygotowany przez deputację do formy rządu powołaną na Sejmie na początku Sejmu, która to. Bo Sejm Tego Sejmu czteroletniego. Tego Sejmu w 1988 chyba powołali te deputację, albo dziewiątym, jak każdy szanujący się historyk nie ma pamięci do dat. E, powołano te deputacje, ponieważ. Posłowie na Sejm Czteroletni doskonale zdawali sobie sprawę z konieczności reformy. To już byli to zupełnie inne pokolenia, to są bardzo sensowni ludzie, ogólnie rzecz biorąc. I powołano tę deputację. Na jej czele stanął Adam Biskup, Adam Krasiński, a jej de facto szefem był Ignacy Potocki. I ta deputacja rzeczywiście przez lat kilka yy, najpierw przygotowała zasady do formy rządu. To był taki jeszcze bardzo yy, republikański, mało, mało, mało m, nowoczesny projekt. I po przygotowaniu tego projektu, zasady do formy rządów, jak mówię, to był tylko zarys, zaczęto pracować nad tym ogromnym projektem, o którym pani mówi. Yy, to nie Stanisław August storpedował ten projekt. Ten projekt, przepraszam za kolokwializm, okazał się knotem. On był nie do wprowadzenia, nie do przeprowadzenia, był ogromny, Konopczyński, jak ładnie napisał Konopczyński, nie stał się prawem, pozostał przed to literaturą. To był bardzo niedobry pomysł, za wielki, niezbyt spójny, bardzo rzeczywiście republikański, ale przez to taki rząd stworzony, właściwie to był nie bardzo nawet do zrealizowania, a nawet gdyby to yy, ten, ten projekt byłby rzeczywiście, ten stworzony w ten sposób ustrój byłby bardzo niesprawny. I teraz pytała Pani, co się stało? To nie Stanisław. Zmienił zdanie. To zmienił zdanie Ignacy Potocki. Bo odbyły się sejmiki listopadowe 1790, i na tych sejmika, po tych sejmikach Potocki zorientował się, że on nie może za bardzo, y, za dużej władzy dać szlachcie, czyli obywatelom szlacheckim, bo niczego nie przeprowadzi, że musi dogadać się z królem. Król wyciągnął rękę, Podocki tę rękę przyjął. Ja to zawsze powtarzam, aż monotonnie, ale to jest imponujące. Dogadali się dwaj ludzie, którzy się serdecznie nienawidzili. W zaszłości tam były, no. Takie, że nasi politycy dzisiejsi by się chyba nie powstydzili. A dlaczego? No Było oskarżenie o. To jest afera do grumowej. No taki drobiazg jak podejrzenie ze strony opozycji, w tym właśnie Ignacego Potockiego, że król zamierzał za pomocą cudzoziemskiej aferzystki, intrygantki, otruć Adama Kazimierza Czartoryskiego, dosypując mu coś do. do... Do fil... Tak, do, do filiżanki z ciepłą czekoladą. No i oczywiście yy, oni wszyscy, czyli i Potoski, i sama nie doszła ofiara. Tego rzekomego spisku króla doskonale wiedzieli, że, że, że to nieprawda, bo przecież Adam Kazimierz był bliskim kuzynem Poniatowskiego i znał go doskonale, i wiedział, że nie byłby on zdolny do, do czegoś podobnego, już prędzej do uwiedzenia jego żony, co było faktem. Natomiast <grym> zanieczyszczanie czekolady ze strony króla. Trucizno nie wchodziło w grę i Czartoryski, Ignacy Potocki doskonale o tym wiedzieli, ale uznali, że to jest świetna okazja, żeby królowi, którego w sensie politycznym nie trawili, zaatakować, zdyskredytować. W części się to, to udało. No, wybuchła gigantyczna afera na. to był rok 1785. Dalszy ciąg afery był na Sejmie 86 roku, czyli o tyle to jest ważne, że to jest. O, Sejm przed zebraniem się Sejmu Wielkiego, 8, dwa lata później w 1988, więc to jest takie dopowiedzenie, powiedziałem to zachęcony przez panią profesor Krwawicz, no bo, bo rzeczywiście to ten choćby i a on nie jest jedynym, pokazuje skalę nienawiści pomiędzy tymi politykami, a jednocześnie ich wielkość, jeżeli w, zrozumieli, na czym polega sytuacja, i no znowu trochę patosu, prawda, z okazji 3-majowego święta Pro Publico, bono zdecydowali się mimo osobistej, bardzo silnej animozji dogadać. No, w ogóle to jest coś nie, niezwykłego, fantastycznego w polskich dziejach szczególnie. Polski, nie tylko polski, czy i nawet nie mówię o polityce, ale o, o życiu nas wszystkich. Ja się już pogubiłam, prawdę mówiąc. Czyli kto naprawdę był autorem tych głównych założeń nowej ustawy rządowej? Czy król Stanisław August, czy Ignacy Potocki, czy Hugo Kołłątaj? a może ten taka, taki cichy współpracownik, czyli osobisty sekretarz króla Piatoli. Kto? Wszyscy trzej. Yy, to jest współpraca. Pierwszy, to jest bardzo ładnie prześledzone. Jest taki duży, bardzo duży artykuł Emanuela Roztworowskiego. Właśnie on prześledził kolejne dokumenty, które powstawały aż do ostatecznej wersji ustawy rządowej. Pierwsza wersja jest królewska. Francuska jeszcze, po francusku. Później to dostaje Ignacy Potocki i przerabia według swojej jakby swojej koncepcji. To wraca do króla. Po drodze, na każdym z tych etapów pojawia się Scipione Piatoli. Bo on jest i pośrednikiem między nimi, i redaktorem w jakiejś mierze, ale myślę, że koncepcyjnym autorem raczej nie. A więc to, to są ci dwaj i dość późno włączają kołontaja. Rzeczywiście jest ten egzemplarz już po ingerencjach kołątajowskich. One są już bardzo daleko idące nie są. Może. Kołłątaj był dużej klasy mm, myślicielem, pisarzem, więc on nadał taki szlif też, mnie się wydaje, y, tej, tej formie, for, formule, tak. I to w końcu dochodzi, w którymś momencie późnym, ostatnio ktoś się ujął, chyba pani profesor Zielińska trochę się ujęła za y, Małachowskim, y, za marszałkiem sejmowym, bo oni go w którymś momencie dopuścili, my go trochę lekceważymy, mówi się, że był miernotą. To chyba nie jest prawda, to był pan dużej klasy jednak i być może też jakiś tam wpływ, ale to już jest na końcowych etapach. Natomiast te wczesne to jest zdecydowanie król i Ignacy Potocki. Z tym, że pierwszy król, drugi Potocki i później już się wymieniają. Te wspomniany przez panią profesor Manuel Rostworowski miał dobre zdanie na temat Stanisława Augusta. Bo napisał, że król swoją misję cywilizacyjną spełnił. To jeden z niewielu takich którzy taką pozytywną opinię o królu... Przepraszam, wydaniu. pani redaktor. Każdy wybitny badacz wieku XVIII, ja akurat jestem trochę sceptyczna, dlatego siebie wyłączam z tego. Każdy wybitny, znający się dobrze na czasach Stanisławowskich jest dobrego zdania o królu. Myślę o badaczach drugiej połowy XX wieku. Jerzy Michalski, Emanuel Rostworowski, Zofia Zielińska. Wszyscy troje ja akurat może troszkę mniej, bo wydaje mi się, że król przynajmniej pod sam koniec życia i panowania nie docenił uwagi gestów. Takim gestem mogła być na przykład abdykacja, ale to już jest inna sprawa. Natomiast wszyscy wybitni zgadzam, badacze proszę. drugiej połowy XX wieku, którzy zajmowali się tą działką, są dobrego zdania o królu. A nawet bardzo bywa dobrego. Prace nad ustawą rządową, jak państwo powiedzieli, rozpoczęły się w... Pod... 90. W listopadzie. W listopadzie? W 90.? Tak. Po sejmikach listopadowych. Pierwsze spotkania. w 89., czyli te przedłożone grudnia, zasady do poprawy formy rządu. To nie ma nic wspólnego z konstytucją. Deputacja sejmowa trochę jakby to ująć, ona miała za zadanie dać tym posłom i senatorom wygadać. W pozytywnym sensie. To nie były zupełnie jałowe obrady, ale mówi się, że, że te Ci ludzie mieli taką potrzebę w tym momencie, takiego wybicia się na suwerenność Rzeczypospolitej, właśnie na początku Sejmu Wielkiego, zrobienia czegoś wielkiego. Na początku nie bardzo w swojej masie posłowie i senatorowie, a potem i też drugi komplet ich posłów, to chyba w szczegółach nie byliby w stanie w pojedynkę przecież przedstawić jakiegoś spójnego projektu. Więc to było takie forum, na którym. Debatowano, pewne koncepcje się ucierały, mówiło się, że, że Sejm jest bardzo przegadany, ale. Też ostatnio są takie opinie historyków, że właściwie to było nieuniknione, bo po tych całych dziesięcioleciach, kiedy sejm nie dochodziły do skutku, albo zajmowały się bardzo jałowymi, trywialnymi. Tak, i liberu weto tak, i tak dalej, i tak dalej. No to wreszcie było, był ten moment, kiedy trzeba było o ważnych, ustrojowych, Koncepcjach rozmawiać I tego się nie da. Oczywiście ja jestem super niecierpliwy i wszystko chciałem załatwić w dwie minuty, ale to są rzeczy fundamentalne ciało kilkusetosobowe, no więc mówię o całym Sejmie nie o de deputacji, ale deputacja też ba była. bardzo duże, wieloosobowe. Ciało. Więc w pewnym sensie mówię oni musieli pogadać, musieli tego czasu sporo zmitrężyć i to było takie tło dla y tych zakulisowych y prac, o których opowiadała pani profesor Przewodnik. Y Potem nawet nie wiem, czy już to jest, y czy, czy pani profesor się ze mną zgodzi, ale kiedy rzeczywiście już te kilkuosobowe spotkania z królem włącznie miały miejsce, to poniekąd część obrad Sejmu i deputacji to była taka zasłona dymna, bo coś się musiało dziać, a, a właściwa praca odbywała się w tym bardzo takim. W w gronie. Gronie. ale po mhm. części, bo po części pamiętaj, że w 1991 na początku oni przyjmują ważne prawa też w Sejmie. Jest prawo tak. o sejmikach. Tak, y, no już nie powiem, że prawo o miastach tuż przed Konstytucją. Tak. Który z tych punktów tej projektu Konstytucji budził najwięcej kontrowersji? Co się nie podobało? Ale w którym projekcie? No w tym, który został w końcu wprowadzony na forum. Czyli w Konstytucji? Kon tak. W Konstytucji? W zasadzie im się wszystko podobało. To znaczy poza niewielką opozycją, która rzuciła się na na co się najbardziej. To jest trochę zaskakujące, bo na to, że nie będzie wolnej elekcji, tak, to im się tak. Podobało? Ale to właśnie tak, właśnie na to jest zaskakujące, że jest stosunkowo słabo atakowany jest ten punkt. Może Aha. dlatego, że był już ogromnie. właśnie to, co mówił pan profesor, ta dyskusja roku 89 i 90 przeogromna w sejmie, poza sejmiem. Tych pism o sukcesji tronu, sukcesja czy elekcja, to wyszło chyba około setki. I ci ludzie je czytali i jakoś sobie to przepracowali. To nie znaczy, że entuzjastycznie to zaakceptowano, ale nie było jakichś takich reakcji. Przecież Sejmiki poparły konstytucję. To no nie jest tak, że szlachta się rzuciła na konstytucję. Szlachta konstytucję poparła. To, o czym ja mówiłam o tych sejmikach listopadowych 90, wtedy jeszcze oni sukcesji rzeczywiście nie chcieli. Uh -huh. I wtedy rzeczywiście Ignacy Potocki był rozczarowany wynikami sejmików. Natomiast po konstytucji 3 maja, w lutym 92 były sejmiki. I te sejmiki... Z wyjątkiem chyba pięciu, a było ich dobre kilkadziesiąt, albo zaprzysięgły wierność Konstytucji, albo wysłały do Warszawy delegacje, żeby podziękować za Konstytucję. Konstytucja Została przez szlachtę w jej masie zaakceptowana. Opozycja była grupą wąską, marginalną, no i często spoglądającą na gwarantkę polskich wolności Katarzyny. Ale swoją ja to... drogą dla mnie to jest zagadka, może ty umiałabyś to wyjaśnić. I słuchaczom, ale mnie, mnie też, bo, bo, bo coś wobec tego się wydarzyło w ciągu 15 miesięcy pomiędzy jednymi sejmikami tak. a drugimi, że coś tak, ta, tak zasadniczej wagi, jak i zawsze w dawnej Rzeczypospolitej zwalczane jak, jak dziedziczność tronu, nagle między. Listopadem 90 roku, a lutym 92 zostało w masowym wydaniu tak zaakceptowane, jest. bo tak nie jest. mówimy o zwrocie stanowiska polityka, który może różne rzeczy sobie wykalkulować i zmienić front, to mamy na to tysięczne przykłady, ale mówimy o tysiącach szlachty w wielkim jeszcze yy, kraju, który tam liczy 700 tysięcy kilometrów kwadratowych i oni nagle doko, dokonują... Trochę ale mniej. ale, no, ale tak. już nie. Ale w sytuacji, w kontekście tego, co pan profesor powiedział, i to w sytuacji, kiedy król nie ma następcy tronu. No, ale konstytucja tak. wyznaczała następcę. Mhm. Jakby król miał następcę tronu, to może by to mniej no. yy, zaakceptowali. To Może by to było trochę inaczej. Znaczy, to jest tylko spekulacja. Ja myślę, że to są dwie rzeczy. Yy, raz, że ta sukcesja, było im łatwiej ją yy, zgryźć, bo to była sukcesja w linii saskiej. A sentyment uh -huh. do rodziny saskiej zawsze był tak. duży. To jest jedno. A drugie, że oni patrzyli na konstytucję jako na całość, jako, dla nich to było ogromne, to im dawało ogromne poczucie odzyskania suwerenności. I to było dla nich bardzo ważne, mam wrażenie. Uh -huh. Taki sam entuzjazm jak po Konstytucji, prawie taki sam był na początku Sejmu Czteroletniego, kiedy zlikwidowano Radę Nieustającą. Uh -huh. Bo to było zrzucenie gwarancji rosyjskiej. A uh -huh. tutaj oni się, oni w sensie obywatele szlacheccy, ci, którzy byli aktywni politycznie, oni się poczuli, no, wolni. Decydujący o sobie. I tak myślę. Propaganda Konstytucji tu zadziałała. Uh -huh. A kto naprawdę wobec tego... Rozumiał istotę tego, co się wydarzyło późnym popołudniem 3 maja 1791 roku w sali senatorskiej Zamku Królewskiego w Warszawie? To, że zaakceptowali, że szlachta się zgodziła, kto rozumiał istotę tego wydarzenia? Ale to chyba właśnie była istota: że Rzeczpospolita uzyskała nowy, sprawny rząd, a w ich odczuciu odzyskała niepodległość. Historycy ostatnio bardzo akcentują pojęcie, które wtedy zrobiło wielką karierę, to znaczy rząd na wolność. Właśnie ta przemiana oznaczała, że. O ile wcześniej teraz pewnie dokonam jakiegoś gigantycznego uproszczenia, być może by, właśnie. Bo mamy tutaj ekspertkę przecież naj, 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 najwybitniejszą w, w kraju obecnie od pojęcia, między innymi od pojęcia wolności w, w, w kręgu szlachty. XVIII wieku, ale jak rozumiem, w uproszczeniu, jakby zrezygnowano, czy przestano myśleć w kategoriach wolności bez granic, bez żadnych powiedziałbym ograniczeń, norm, przepisów, norm tak. przepisów, procedur, nawet w kierunku właśnie czegoś, co nazwano już wtedy żonną wolnością. Więc te, na przykład, uznano, że na, że tron dziedziczny jest jakimś ograniczeniem wolności wyboru nowego króla, ale służy wzmocnieniu Rzeczypospolitej, a więc wspól, Rzeczypospolitej jako wspólnoty, a nie jako terytorium, a przez to służy wolności, bo jeśli wzmacniamy Rzeczpospolitą, to wzmacniamy. Yy, wolność. A że wskazani czy chroni, nie tylko Sasi, chronimy. a że wskazani Sasi, mm -hmm. to znaczy też się zabezpieczamy od wschodu. No, tak, od oczywiście. Yy, w pewnym sensie. Chociaż... Yy. No nie ba, ba, bardzo chyba jednak, bo po pierwsze nikt się nie spytał tego Sasa, czy on chce objąć tron chciał. w Polsce. Nie, nie chciał, bał się. Bał się, bał bał się Rosji na no pewnie. No te, tak, znaczy ja najpierw tak ochoczo powiedziałem tak, w tym sensie, że w ogóle, że, że no, wyznaczenie kogoś z poza tego kręgu, bo tutaj zresztą trochę mówiliśmy, że jak w 1964 roku króla wy wy wybierano. To oczywiście był to kandydat rosyjski, trzeba to powiedzieć no, wprost. Natomiast ewentualnym kontrkandydatem był jakiś Sas, królewicz Saski, albo bardzo już wiekowy Hetman Wielki Koronny, Jan Klemens Branicki, który uważano, że on pożyje krótko i potem po nim też nastąpi jakiś władca saski. Czyli tutaj jednak wskazanie na Sasów oznaczało jednak dalej jakąś separację od protektoratu rosyjskiego. rosyjskiego Inna sprawa, tak. że oczywiście pani profesor ma rację, bo, bo elektor Saski nie wypowiedział swojego zdania, bo on ciągle patrzył, co na to My Petersburg myślę, powie. Tam do tego była ta cała kombinacja, to już nie była króla. To akurat ten, ten aspekt to jest Potocki i Kołontaj też w to wierzył. To jest ta cała kombinacja, ponieważ przecież Elektor Saski nie miał y, dziedzica płci męskiej. Była tylko córka, czyli infantkę. Ją ogłoszono infantką polską. No i tutaj cała kombinacja, za kogo by tu ją wydać za mąż, żeby właśnie uzyskać sojusz naturalny. No niesłychanie naiwna y, kombinacja, bo y, sojuszów się. Tak łatwo nie, nie zyskuje, jeżeli się nie jest atrakcyjnym partnerem, bo trochę myślano, żeby ją wydać za królewicza pruskiego. Także to, to było bardzo naiwne, ale jak mówię, to akurat nie król, nie Stanisław August, to nie jego pomysły były. On się tutaj przychylił do pomysłów Potockiego. A proszę powiedzieć, czy to ratowanie ojczyzny odbywało się zgodnie z regułami prawa, czy jak twierdzą niektórzy nosiło znamiona zamachu stanu? Ja kiedyś to nazwałam, że bo to mówiono o wydarzeniach 3 maja w Polsce jako o polskiej rewolucji. Cała Europa tak mówiła. Tak. I jak ja mówię, że może była to rewolucja, może nie w granicach prawa, ale w granicach przyzwoitości? Oni naruszyli pewne procedury. Pewne no dosyć procedury. Mocno. Do pewnego stopnia, ale rzeczywiście naruszyli. Mieli wydrukować projekt prawa, żeby można sobie było poczytać przez parę dni. Przedtem nie wydrukowali. Yy, miało się, miały być te sesje poświęcone sprawom finansowym? Nie były. Yy. Przesunięto wszystko, nie, tak zapomniano troszeczkę zawiadomić posłów opozycji, może że już się przerwa Wielkanocna kończy, także to wszystko trochę, znaczy trochę. No że nawet... nie były przypadki, pani profesor. Poza tym tak. Zamek... Nie, to nie były przypadki, Oczywiście, to było przemyślane, głęboko. Zamek Ale... królewski otoczono wojskiem. W sali posiedzeń każdy z opozycjonistów miał swojego uzbrojonego opiekuna. Któż to napisał? Ach, napisali. A jeśli za królewskiego tronu stryja uważnie obserwował rozwój sytuacji książę Józef Poniatowski, czyli ówczesny dowódca stołecznego garnizonu, no to co? O czym to świadczy? Jeśli konstytucję, która była przygotowywana w tajemnicy, przyjęto bez czytania, to o czym pani profesor przed chwilą powiedziała, to czy nie był to zamach stanu? Zaraz, po kolei. Jak to bez czytania? No, bo przecież wcześniej nikt nie dostał do ręki projektu, na który. 83 osoby dostały. No, to bardzo dużo, rzeczywiście. Jedna trzecia spośród wszystkich posłów raptem się stawiła na tym posiedzeniu Sejmu, bo reszta była na wielkanocnym. No ale to urlopie. Znaczy, Szanuje pani skrupuły prawne, natomiast ja bym powiedział, że to jest pytanie, no oczywiście chyba retoryczne co jest ważniejsze duch czy litera prawa. Więc e, oczywiście... Trochę państwa pewne... prowokuje, proszę to da. zrozumieć. <laughs> Więc tutaj no, nastąpiła pewna... No, pa, panie darują mi pewna falandyzacja prawa, ale 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 tak, jednak ale nie, nie zgodnie znali. z duchem... Przemocy fizycznej nie było. nie było. Nie było, tak. Znaczy było trochę też e, eks, e, chwilę potem... Było trochę kneblowanie opozycji, bo zabroniono wpisywać manifesty protestacyjne do Ksiąg Grodzkich. Ale przyjęli w końcu, nim, nim zdążyli zabronić, no. to przyjęli. No bo, bo właśnie też to jest specyfika Rzeczypospolitej, że te różne yy, czy sądy, czy magistratury nie działały perfekcyjnie. I to znaczy, dla mnie przykładem tego właśnie, co mówisz o tym takim osobliwości Rzeczypospolitej to jest ta książeczka dyzmy Bończy-Tomaszewskiego przeciwko Konstytucji, bo potem sobie opozycja mówiła, ile chciała. Yy, I zresztą w trakcie też 3 maja opozycjoniści wypowiadali się, ile chcieli, nikt im głosu nie odbierał. Powtarzali się do znudzenia, nic się nie działo. Ale potem cała masa było pism przeciwko konstytucji. I takie najbardziej zjadliwe zostało wydrukowane jednak dla pewności pierwsze wydanie we Lwowie i przeszło przez Kordon. Na komorze celnej w Zbrzeziu zostało zatrzymane cały nakład. Jest korespondencja z królem? No i cóż, ten nakład zwolniono z komory. Poszedł w Polskę, po czym drugie wydanie wydano już w Warszawie pod samym nosem Sejmu. I to jest takie charakterystyczne, takie bardzo polskie. Opozycjonistom specjalnie, oczywiście, oni się czuli wystrychnięci na dudka. I to powodowało ich niesamowitą wściekłość, jak się czyta te relacje. Jak to pisze do Szczęsnego Potockiego, który z jego klientów, wypadła rzecz jako wystrzelenie z działa. No oni, oni nie mogli tej, tej nagłości tego, że ich, no, ich przychytrzono po prostu, oni tego nie mogli zdzierżyć. Natomiast żeby uspokoić mm, skrupuły, pani redaktor, 5 maja yy, w Sejmie konstytucję przyjęto przez aklamację. To była procedura przyjęta w Sejmie Polskim. Trzykrotnym okrzykiem można było zaakceptować konstytucję. To zrobiono dlatego, że pewne skrupuły w podpisaniu miał no, bardzo taki praworządny obywatel, mam na myśli biskupa kosakowskiego, szefa deputacji konstytucyjnej. To, to, była ta, to był taki organ, to do dziś jest, który sprawdzał stronę formalną, właśnie dokumentów prawnych. No i on wyraził pewne wątpliwości, w związku z czym przeprowadzono w ten sposób wątpliwości biskupa, który gwoli przypomnienia, za trzy lata miał zawisność na szubienicy i to nie bez powodu, jako zdrajca, jeden z czołowych i zostało przyjęte. I to jest jakby dopełnienie tej formalności, oczywiście to jest tylko taka nałożenie pewnej formalności, oczywiście, no ale formalnie tak. No a prawdziwym poparciem i prawdziwym uprawomocnieniem, no to były te sejmiki z, z lutego 92. To było na pewno naruszenie procedur. No właśnie. To było na pewno naruszenie procedur. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Y... Zamach stanu to za duże słowo. Za duże słowo. I ale jakby to... nieadekwatne. Jednak Sejm przyjął tę konstytucję. Tak, bo, bo tutaj mm, zaraz ktoś powie, że dobrymi chęciami piekło wybrukowane, ale jednak widać wyraźnie, że... Yy, tym, którzy zorganizowali ten, mówmy, zamach stanu, przyświecały dobre intencje i one zostały przyjęte, bo o tym już była mowa. w Nie 90. personalne interesy, tylko interes ojczyzny. Tak, który być może czasami wymaga niekonwencjonalnych metod, które nie mieszczą się, nie zostały nigdzie zapisane w, w procedurach, a być może niektóre procedury były takie... Kroki mogły utrudnić. No ale była o tym już tu mowa, że, że ta masa, szlachecka klasa polityczna powiedziała tak, czy zarówno ustawie rządowej, jak w domyśle tej, tej sposobowi jej wprowadzenia w życie, uchwalenia. No, myślę, że oni mogli przecież mieć te same wątpliwości, które my tu mamy, bo zresztą dużo lepiej często niż my znali swoje. Uprawnienia obywatelskie i, i, i prawa rządzące y, y, Sejmem. I całą sytuację. Tak. Większość Polaków, zresztą nie tylko Polaków, traktuje Konstytucję 3 Maja jako gwaranta praw i wolności obywatelskich. Ale niektórzy historycy twierdzą jednak, że to była ustawa represyjna, a nie wolnościowa, że części społeczeństwa zabrała prawa obywatelskie. Kogo poddała represji, I jakie warstwy społeczne ucierpiały z powodu Konstytucji 3 maja, gdyby trzymać się tych zastrzeżeń. Czy gwoli jasności, nie Konstytucja 3 maja. Konstytucja 3 maja ma tylko takie sobie malutkie zdanko, że włącza się do niej prawo o sejmikach. Mhm. Wyłączono, rzeczywiście, odebrano pewnym grupom szlachty uprawnienia polityczne, i to jest różnie oceniane i rzeczywiście jest dość dyskutowane, ale to konstytucja włączyła, to jest prawo o sejmikach z zimy 91 roku. Konstytucja sama w sobie takich decyzji nie podejmowała, natomiast rzeczywiście to prawo zostało do konstytucji. Dwa prawa zostały do konstytucji. Włączone. dość jest to paradoksalne, bo jedno to jest prawo, które daje ogromne prawa, znaczy wszystkie prawa cywilne i bardzo, bardzo malutkie polityczne mieszczaństwu, Czyli jest to artykuł trzeci konstytucji, tak dobrze mówię, natomiast no właśnie tej szlacheckiej gołocie prawa polityczne odebrano. To jest to paradoksalnie, to jest dążenie do unowocześnienia społeczeństwa. W czasach PRL-u i historiografii marksistowskiej mówiło się przejście od formy feudalnej do kapitalizmu. Podstawą praw politycznych, na przykład w Anglii w tym czasie, była własność jej posiadanie albo nie, albo posiadanie jej w określonej wartości. No i to jest ten nieśmiały krok w tym kierunku, zrobiony, jak mówię, nie w Konstytucji, choć to prawo rzeczywiście do Konstytucji weszło, czyli jej decyzją jest naturalnie, tylko że wcześniej jej ustanowiono, żeby wyłączyć ty, tych. Uznać za nie obywateli. Zostawiono im wszystkie prawa szlacheckie, te cywilne, ale odebrano im prawa polityczne tym, którzy nie mieli własności, tej szlachcie, która nie miała własności. Uznając ją, no, kierując się tą zasadą taką ogólnoeuropejską, że jeżeli ktoś nie ma własności, to nie jest panem y, swoich decyzji, że jest zależny od kogoś, y, kto mu płaci. Kiepsko. Nie moglibyśmy wziąć udziału w wyborach yy... przynajmniej ja. To no, ja, profesor ja chyba, ale ja, ja Gołota to była ale, duża grupa. no ludzi. Względnie licza. To zależało od prowincji Rzeczypospolitej. Wiadomo, że na Mazowszu czy Podlasiu to były tysiące osób. Ale ja, ja bym powiedział też oczywiście tu, tu dostrzegam, że jest pewien problem prawny czy nawet polityczny. Ale zastanawiałbym się, czy ta szlachta gołota już dawno, w, dużo wcześniej, nie, de facto nie utraciła. Tych praw politycznych, ale, albo używa je w sposób zewnętrzny bardzo pozorny, bo no, tutaj może użyję takiego trochę wyświechtanego frazesu z podręczników, zwłaszcza z, z lat minionych, że magnaci kupowali za kiełbasę wyborczą. Głosy tej biednej szlachty, nieposiadającej nie, nie żadnego majątku i całkowicie uzależnionej od magnackich patronów w, w tym systemie klientalnym. W związku z tym, no, ta, jeśli przyjąć, że, 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 że ta klisza jest prawdziwa, to ci, ci wyborcy wprawdzie Biorą udział w głosowaniu, ale nie podejmują samodzielnie decyzji, bo decyzję podejmuje ich, ich patron, który mówi im, na kogo czy na co oni mają y, głosować, a, a możliwość sprzeciwu y, mają żadną, bo właśnie nie mają tego, o czym mówiła bo pani patron profesor. On płaci. Tak, a oni nie mają tej własnej bazy, bo, bo, bo tak, ktoś, to, kto nie ma niczego, nie, nie może być niezależnym obywatelem. Czy konstytucja rzeczywiście ograniczała samorządność? Czy dawała jakiekolwiek prawa chłopom? Dlaczego Katarzyna się tak piekliła, że konstytucja spowoduje to, że chłopi spod jej skrzydeł, czyli z Białej Rusi, jak nazywała to, uciekną do Polski? Konstytucja samorządności w żadnym wypadku nie ograniczała. W konstytucji... A kompetencje sejmików? Nie, dlaczego? Konstytucja W konstytucji zostały zapisane um, istniejące już od dwóch lat komisje. Porządkowe, cywilno-wojskowe. Nowoczesny organ samorządu szlacheckiego, nie sejmikowy już. To istniało, to zostało powołane też przez Sejm czteroletni i to, o te komisje są przywołane z nazwy w konstytucji. Więc tutaj zostało to potwierdzone. Sejmikom niczego nie odebrano, poza tym, że instrukcje wiążące znoszono. Czyli poseł stawał się, co dla nas jest oczywiste, przedstawicielem narodu. A nie tylko swoich wyborców. Ja co prawda nie miałabym nic przeciwko temu, żeby przywrócić instrukcję, żeby mogła rozliczyć posła. No ale nowoczesny, nowożytny parlament takiej instytucji nie przewidywał i ona została przez kons w konstytucji zniesiona. Natomiast nie ograniczano w żadnym stopniu mm, samorządności. Natomiast co do chłopów, nie wiem, czy pan profesor. No, mówi się, że najmniej radykalne były reformy społeczne konstytucji, a szczególnie ten punkt chłopi włościanie. Bo tam była rzeczywiście tylko obiecana w sposób bardzo ogólnikowy opieka rządu nad chłopami, przy czym nie było tam powiedziane, w jakich formach, na jakich zasadach ta opieka ma się odbywać czy, czy, czy wyrażać. No, pojawiało się też w tym punkcie pojęcie umów, które zawierali wolni chłopi, ci, którzy nie byli przypisani, do Ziemi z właścicielami dóbr ziemskich. No i tutaj państwo deklarowało, że będzie jakby pilnowało tych umów i zapobiegało ich nadużyciom czy, czy sporom, rozstrzygało spory o wykonanie tych. Ty, ty, tych umów. No więc jest to rzeczywiście program skromny. I dlatego z kolei radykałowie, na przykład w, w, we Francji rewolucyjnej mówili, że konstytucja no to jest taka bardzo szlachecka czy wręcz arystokratyczna według ich rozumienia, i była w tym jakaś racja. Znacznie więcej zrobione, jak słyszeliśmy już, dla mieszczaństwa, chociaż w zakresie uprawnień politycznych, też skromnie, jak byli tam powołani. Jako nową potencji miejscy z głosem doradczym, tylko w sprawach miejskich, a nie ogólnopaństwowych. Więc to był też dosyć skromny zakres. No i z tego krytycy konstytucji robią jej, czy jej autorom zarzut, tylko że odpowiedź, którą zwykle w miarę zgodnie współcześni historycy udzielają, jest taka, że dla Twórców ustawy rządowej. Najważniejsze jednak były te zapisy polityczne, instytucje polityczne, bo tu chodziło o to, żeby na przykład no, przeprowadzić czy uzyskać zgodę tych zapisów, o których, na temat tych zapisów, o których mówiliśmy, czyli dziedziczność tronu, zniesienie liberum veto i one były przez twórców uważane za. Priorytetowej. Chodziło o to, żeby nie budzić dodatkowej opozycji w stosunku do tych jednak mimo wszystko nadal w trudnych dla opinii szlacheckiej kontrowersyjnych punktów, jakby wzmacniając hipotetyczną. Opozycję wobec ustawy no, super kontrowersyjnymi zagadnieniami dotyczącymi stosunków na wsi, Bo pamiętajmy o, o jednym, co dla człowieka współczesnego jest totalną abstrakcją, że wówczas panowało takie było prawo i ta, taki sposób myślenia także, że, że sprawy pomiędzy chłopami pod, poddanymi a właścicielami dóbr to jest. Jakby domowa, poniekąd rodzinna kwestia właściciela dóbr. I państwo nie może w najmniejszym stopniu ingerować w te domowe, rodzinne układy. Czy one były bardzo rodzinne, no to wiemy, że, 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 że nie mówimy tutaj o rodzinie idealnej. No więc bardzo obawiano się, że gdyby zadeklarowano czy wprowadzono. Dalej idące zmiany na wsi, czy, czy też w miastach, jeśli chodzi o uprawnienia polityczne, mieszczeństwa. No, w pewnym sensie konkurujące z uprawnieniami posłów szlacheckich, no to wywoła się gigantyczną opozycję i, i dziecko zostanie wylane z kąpielą, czyli w ogóle nie, nie mielibyśmy dzisiaj okazji do świętowania 3 maja. Jest jeszcze jedna rzecz, mianowicie mieszczanom przesadnie nie zależało na prawach politycznych. Była mhm. dość słaba grupa w sensie wpływów. Mhm. Owszem, warszawskie mieszczeństwo, no to było coś, ale poza tym nie bardzo. Im natomiast zdecydowanie zależało żeby uzyskać wszystkie możliwe prawa cywilne, których nie mieli. No i uzyskali. Także tutaj, jakby byli zadowoleni z tego i zresztą entuzjastycznie podchodziło mieszczaństwo do konstytucji. Natomiast tak. w tym artykule czwartym o chłopach jest jeden pasus, który rzeczywiście zdenerwował Katarzynę. Tam jest coś takiego mniej więcej, bo nie mam tekstu przed sobą: Każdy przychodzień, kiedy A, tak. stąpnie na uh -huh. ziemię państw Rzeczypospolitej, wolnym jest. I to jest właśnie I to, do czego no, się odnosiła tak, Katarzyna. Tak. tak. Konstytucja, mówimy Konstytucja 3 maja, myślimy demokracja. Konstytucja powinna się składać z dwóch komponentów podstawowych, czyli to jest element ustrojowy, drugi to prawa i wolności obywatelskie. Ale Konstytucja 3 maja nie zrównywała praw wszystkich obywateli, prawda? Kogo nazywa Pani obywatelami? Bo prawa wszystkich obywateli to ona zrównała. Bo to są tylko obywatele szlachetcy, ludzie, którzy mają prawa polityczne. Natomiast nie zrównała absolutnie praw wszystkich ludzi. Może powiedzmy sobie tak: mamy trzy konstytucje końca, te pierwsze trzy konstytucje na świecie: amerykańska, polska i zaraz po niej francuska. To są konstytucje dla zupełnie innych społeczeństw. To są wszystko trzy. Wszystkie trzy są nowoczesnymi ustawami yy, tworzącymi podstawy ustroju. Ale ustawa amerykańska jest już w społeczeństwie, które nie jest społeczeństwem stanowym. Notabene w Konstytucji Amerykańskiej, z 86 roku, nie ma nic o prawach obywatelskich. To jest pierwsza poprawka do Konstytucji. Natomiast konstytucja z 1986 roku ma tylko konstrukt ustrojowy, czyli trochę tak jak konstytucja 3 maja. Konstytucja francuska powstaje w społeczeństwie, które właśnie stanowe być przestało. Społeczeństwo Rzeczypospolitej jest społeczeństwem stanowym i konstytucją tego się nie zmieni. Jest to nowoczesna konstytucja stworzona dla społeczeństwa, które jeszcze Nowoczesne nie jest, choć zaczyna się w tym kierunku zmieniać. Chodzi na tę drogę. Zaczyna się w tym kierunku zmieniać i Konstytucja to uwzględnia. Choćby to, że zauważa chłopów. Yy, powiada w, nie tylko w artykule czwartym, ale też w 11, gdzie jest definicja narodu jako całości. To, są, to jest nowum. To są bardzo nowe rzeczy, o które yy, walczyli. Koło, on tej walczył staż. Jest to no takie. Podręcznikowe nazwiska, i to do konstytucji wchodzi. I w tym artykule czwartym, gdzie co prawda to jest pusty frazes, że to jest największa i najważniejsza część narodu, ale ten frazes już jest. Kiedy jeszcze, 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 w, właśnie w zasadach do formy rządu inne stany się w ogóle nie pojawiają. Więc tu jest już ogromna zmiana, ale jak mówię, odgórnym prawem jeszcze nikt nigdy społeczeństwa nie zmienił. Więc i tutaj nie zmieniono, choć kierunek starano się nadać. Uważam, że należałoby unikać jednak w kontekście konstytucji pojęcia demokracja, bo, bo jednak ono jest z innej epoki. Ono było znane ludziom XVIII wieku, ale właściwie wszyscy uważali je za określenie pejoratywne. To są jakieś rządy tłumu, w którym panuje nie właśnie żadna wolność, ale jakaś taka szkodliwa swawola. Więc demokracja to jest, to jest wynaturzenie dla, dla ludzi w XVIII wieku. Powiedziałam, że mówiąc Konstytucja 3 maja, myślimy mm -hmm. demokracja, my współcześni mm -hmm. ludzie. Wówczas z to, pewnością nie. To tak, to wtedy mhm. zgoda. Konstytucja, z której jesteśmy tak dumni, Konstytucja 3 maja, obowiązywała tylko 14 miesięcy. Większość Polaków jest przekonana, że to targowica przyczyniła się do całego nieszczęścia, do tej wojny i że powstała na skutek przekupienia. Polaków przez Rosjan. Tymczasem niektórzy twierdzą, że było dokładnie odwrotnie, czyli że to Polacy przekupywali Rosjan, aby pomogli im obalić konstytucję 3 maja. I przywołują przykład Szczęstego Potockiego, który na Sejmie Czteroletnim był posłem województwa bracławskiego, był jednym z założycieli Konfederacji Targowickiej i wydał na ten cel, żeby przekupić Rosjan aż 2 miliony złotych. Sumę na owe czasy ogromną, żeby Rosja zastopowała te wszystkie konsekwencje, które może spowodować Konstytucja 3 maja, czyli, krótko mówiąc, żeby była wojna. Czy to prawda? Nie sądzę, Rosji nie trzeba było przesadnie namawiać, żeby weszła do Rzeczypospolitej. Rosja na ten moment czekała od roku 1988. To trzeba bardzo mocno podkreślić. Nie konstytucja 3 maja była dla, dla Rosji kasus belli, tylko zerwanie gwarancji rosyjskiej. Kiedy pierwsze decyzje Sejmu Czteroletniego, który zdecydował, że będzie armia 100 tysięczna, no, nigdy jej nie było, ale to było zerwanie gwarancji. Rosja gwarantowała nam tam różne punkty, między innymi to, że armia będzie nieduża, Polska. Zniesienie Rady Nieustającej, czyli organu narzuconego de facto przez Rosję i gwarantowanego przez Rosję. Czyli to jest zerwanie gwarancji. I to jest moment. Tylko, że Rosja w tym czasie jest zajętą. Prowadzi dwie wojny z Turcją, ze Szwecją. No nie bardzo chcą trzeci front rozwijać. Wszystko jedno, jakby słaba nie była Rzeczpospolita, pamiętają Konfederację Barską, nie chcą kłopotów, czekają. Kończą wojnę z, ze Szwecją, kończą wojnę z Turcją. I w tym momencie w zasadzie los Rzeczypospolitej, a przynajmniej to, że ta wojna będzie, jest już przesądzony. Konstytucja 3 maja pewnie, znaczy nie pewnie, na pewno zdenerwowała Katarzynę, ale nie ona przesądziła o wojnie. Los Rzeczypospolitej w zasadzie, jak to nie są moje badania, to jest, ja się opieram na badaniach uczonych kolegów, ale, które bardzo mnie przekonują. Los Rzeczypospolitej w pewnym sensie zadecydował się już w 1988 roku. Tym bardziej, że w Rosji było bardzo silne lobby, które chciało kolejne tereny zająć, no bo wydawało im się atrakcyjne, nie udało im się Przepraszam, nachapać w pierwszym rozbiorze, więc liczyli na kolejny. Także tutaj jakby postępowanie Targowiczan jest obrzydliwe, ale nie jest chyba przesadnie istotnym elementem tej gry. Tak. Pozwalało może Katarzynie Listę przedstawić, to, tak, że to jest właśnie wyraz, mówiliśmy już trochę o tym, o jej takiej przewrotności, o, o, o mistrzostwie w kreowaniu swojego wizerunku, więc ona oczywiście mogła na użytek naiwnych zewnętrznych obserwatorów powiedzieć, że no ona tylko pomogła. Polakom, którzy upomnieli się o pogwałconą wolność. Natomiast, no, oczywiście sprawcą tego wszystkiego była ona i w ogóle Rosja, jej interesy. Ale jeżeli 3 maja, w dniu uchwalenia Konstytucji, 3 maja, w 1791 roku, na posiedzeniu, na początku, na samym początku posiedzenia Sejmu, w ogóle od tego się zaczęło. Odczytano depesze od posłów zagranicznych, z których treści wynikało, że Polska zagrożona jest kolejnym rozbiorem. Czy to znaczy, że bez względu na to, rzeczywiście, czy uchwalono by konstytucję, czy nie, to do tych rozbiorów by doszło, czy też. No, niektórzy historycy twierdzą, że gdyby nie konstytucja 3 maja, to nie byłoby drugiego i trzeciego rozbioru i Polska w takim stanie, w takiej sytuacji w jakiej była, dotrwałaby do czasów Napoleona Bonaparte. To są pobożne życzenia Pia Desideria oraz Historia Alternatywna. Oczywiście możemy spekulować, czy gdyby... Ale to wtedy nie, nie mógłby być Stanisław August na tronie. To mógłby być jakiś sobie SAS i Polska by w takim maraźmie może dotrwała. A może i nie. Natomiast tutaj... Polska się zaczęła modernizować i to jest, jak mówię, to nie jest tylko konstytucja, to jest cały sejm czteroletni i być może dlatego upadła, że się modernizowała, no ale no, na takiej zasadzie nie możemy oceniać yy, decyzji politycznych tamtych ludzi. Oni nie, właściwie jedyną drogą to była modernizacja kraju dla nich, no a że na tę modernizację nikt nie chciał po, pozwolić, no to już jest inna sprawa. Potem to tak się tutaj całkowicie z, z tobą zgadzam, ale też bym może do, dopowiedział, że według mnie to jest taka modernizacja nie narzucona przez jakiś mniej lub bardziej autokratyczny system, tylko taka spontaniczna, często oddolna, wynikająca właśnie będąca w jakimś sensie wyrazem te, tych wolnościowych dążeń właściwych społeczeństwu republikańskiemu, obywatelskiemu, takie jakie w Rzeczypospolitej funkcjonowało, niezależnie od jego wad, ale o te wady zresztą w coraz większym stopniu były w tym pokoleniu uświadomiane i pojawiał się autentyczny prąd zmierzający do zmian właśnie, można je nazwać modernizacją i wtedy już nad tym koniem trudno było zapanować. Zbyt, zbyt silny koń. Tak, bo właśnie rzeczywiście celowo użyłem takiej metafory, bo, bo król jej użył, mówiąc o początkach właśnie Sejmu Wielkiego. On miał nadzieję, że zapanuje nad posłami, których część zresztą została wybrana jakby, mówmy, z list królewskich. A potem się okazało, że on nad tym samym nie, nie panuje i napisał do, do kogoś, że, że, że koń okazał się silniejszy od swojego jeźdźca, czyli od niego samego. E, samego. Więc myślę, że nie było żadnej siły ludzkiej ani boskiej, która by nad tymi naturalnymi procesami, prądami, instynktami spontanicznymi była właśnie wiodącymi do czegoś, co można nazwać modernizacją. Nikt nad tym nie mógł już zapanować, i wtedy ujawnienie takich tendencji zawsze musiało prowadzić do, do konfliktu z protektorką. Dobrze, ale czy Stanisław August był naiwny, jeżeli 11 maja? 1791 roku stwierdził, że Moskwa nam nie wypowie wojny za rewolucję. No to na czym opierał to swoje przekonanie, że jest bezpieczny i Polska jest bezpieczna, i że Moskwa na pewno nie wypowie wojny? A co miał mówić? Hmm. No właśnie. To się już stało. Co miał mówić? Oni się zbroili. 11 maja to jeszcze się nie stało, pani profesor, bo to jednak było. No, konstytucja była przyjęta. To konstytucja no tak, była przecież. Rzecz się ale stała, co król miał mówić. 14 miesięcy jednak obowiązywała. No to też oni przez ten czas starali się uzbroić. To jest wież w opatrzność i, 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 produk i produkuje. armaty. Oni się starali, tylko to nie było bardzo bogate państwo. Nie było w stanie więcej uzbrojenia, więcej żołnierza uzbroić. Te armię ćwiczono. No, była jaka była, była nie najgorsza. Jakoś tam się broniła. Oczywiście nie była w stanie się obronić przeciwko rosyjskiej armii, ale. Pewne sukcesy odniosła. I tyle. Myśmy nic więcej już nie mogli w tym momencie. Być może. Czy dyskutuje się, czy król nie powinien był wcześniej za zawiadomić Carecy o konstytucji? Oczywiście nie było no tak. ale właśnie. Po. A dlaczego tak długo czekał? Dlaczego Bo się bał. zwlekał. Bał się. Bo się bał reakcji. No właśnie. On miał pełną świadomość, jak może gdyby, miała, może gdyby była rzeczywiście armia z prawdziwego zdarzenia, to byłaby inna sytuacja. Nie wiem. Historycy różnych opcji w już w XIX wieku, tu wymienię Walerian Kalinka, Józef Szujski czy ich oponent Henryk Schmidt, twierdzili, że wpierw należało wzmocnić armię, a później reformować ustrój. Ale potem przyznali też, że aby wzmocnić armię, należało najpierw zreformować ustrój, czyli i no co, błędne koło, sytuacja patowa. Bo co zrobić w tej sytuacji? Wzmocnić armię do stanu, który byłby w, miałby możliwość sprostania armii rosyjskiej, można by tylko wtedy, gdyby w Polsce był absolut. No tak. Albo jakiś taki poziom, Wrzesień jak w, we Francji rewolucyjnej, ale też nie, wcale nie w dniu zdobywania Bastylii, tylko już w momencie w 1992 roku, kiedy armia pruska i austriacka. Szły na Paryż, no to Francuzi dostali rzeczywiście takiego wielkiego y, zrywu patriotycznego. Zaciągali się masowo do, do wojska i niemal bosi bardzo skutecznie tych y, y, zautomatyzowanych żołnierzy pruskich y, powstrzymali pod Walmię i w różnych innych y, 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 miejscach. Ale to, to, to była też sytuacja absolutnie już podbramkowa. Im się udało, na, nam na mnie, bo też no, to jest Kolejne są tutaj zastrzeżenia i, i czynniki, które należałoby wziąć pod uwagę, bo jednak nawet ta Armia rewolucyjnej Francji, no to była w jakimś sensie sukcesorka wielkiej no armii ancien reżimu. No Tam oczywiście wielu oficerów pochodzących ze szlachty wyjechało na emigrację, ale część została. Ci y, żo żołnierze, że tak powiem, y, zwykli w, w szeregach, pozostali tylko. Ta armia została jakby uzupełniona falą. Tych pełnych entuzjazmu, nowych. nowych ochotników, bo nawet łączono te jednostki, prawda? W ramach jednej jednostki łączono ochotników i tych żołnierzy starego zaciągu, więc w ogóle jakby punkt wyjścia tej obrony francuskiej był inny niż punkt wyjścia Rzeczypospolitej. No ale dalej mówię, że to musiała być jakaś nadzwyczajna albo... Tak jak powiedziała pani profesor, Polska byłaby jakimś cudem, ale wcale nie wiem, czy pożądanym. Chyba nie. Chyba nie, bo nie wiem, czy chcielibyśmy być poddanymi Fryderyka II. Więc gdyby była monarchią absolutną, no to by się obroniła, albo musiała być właśnie w tym specyficznym, bardzo położeniu zaatakowanej w 90, 1792 w Francji. Paweł Jasienica. Paweł Jasienica pisał Stanisław August, podobnie jak Hugo Kołonta i inni politycy, od początku uważał wojnę za coś w rodzaju demonstracji zbrojnej i liczył na układy. W kraju głośno było o potrzebie porozumienia z Rosją na znośnych warunkach. Czy w ogóle była jakakolwiek szansa, żeby się porozumieć z Rosją w tej sytuacji? Nie wiem, nie badałam tego. Są takie. Hmm. Znaczy, mówi się trochę, mówią historycy, jak pani tajemniczo pomówi, to teraz ja powiem, którzy zaglądali do dokumentacji yy, rosyjskiej, yy, właśnie do tego, z tego okresu, że rzeczywiście mógł Stanisław August próbować trochę temporyzować, że mógł jeszcze trochę przetrzymać Rosję. W zasadzie to nie kwestia rozbioru, bo rozbiór by i tak był, tylko kwestia warunków, Mniej upokarzających, że gdyby się, podobno, gdyby się bardzo uparł, yy, zawarłby, bo on przecież nie tyle zawarł pokój z Rosją, co musiał przystąpić do Targowicy. No i tu o to chodzi, czy, czy, czy musiał, czy nie musiał. No i tam są co do tego pewne wątpliwości. Ja myślę o badaniach doktora tak. Danilczyka. Yy. I Władzima Piarku też mm -hmm. ostatnio. No, yy, Tutaj y, y, ucieknę się, zresztą w ogóle mówimy o historii alternatywnej, więc właściwie y, historycy nie powinni. Uprawiać tego typu spekulacji, bo one są przecież nieweryfikowalne, niesprawdzalne w żaden sposób. To są jakieś nasze, oparte na przeświadczeniach, konstrukty intelektualne. Ale w każdym razie można byłoby chyba powiedzieć, że nas mogłoby uratować, gdyby książę Brunszwicki wszedł do Paryża i spełnił swoją straszną groźbę, że dokona masakry. Paryżu i, i być, być może w, 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 wtedy yy, ten szok mógłby być yy, jakoś o, o, odwrócić od nas od, uwagę, chociaż z drugiej strony może właśnie nie, nie tym większa byłaby chęć powetowania sobie braku sukcesu kosztem, kosztem Francji, więc no... Konkludując, niektórzy mówią, że gdyby nie było konstytucji, tak jak powiedziałam wcześniej, 3 maja, to Rzeczpospolita jako państwo przetrwałaby do czasów Napoleona. Z kolei inni twierdzą, że Polska błyskawicznie z tego zacofanego państwa na rubieżach Europy zaczynała się stawać dzięki konstytucji i temu zrywowi nowoczesności zaczęła stawać się państwem rozwijającym właśnie nowoczesne struktury. Jaka jest prawda, zdaniem państwa? Może nie błyskawicznie, ale kierunek został wyraźnie wyznaczony. Nie tylko konstytucją, w ogóle decyzjami Sejmu Czteroletniego i gospodarczymi, podatki i właśnie ten, tym samorządem. Tam kilka takich decyzji było ważnych, o których warto pamiętać. No i później tymi ustawami, które były po konstytucji. Konstytucja była ustawą zasadniczą, a ustawy wykonawcze bardzo szybko zaczęto przyjmować. Jeszcze w maju 91. sporo było o Sejmie, o Komisji Policji itd., tak itd., tak tak sporo tego było. I rzeczywiście ten kraj się zaczął modernizować. No nie wiem, czy błyskawicznie, przypuszczam, że nie, bo jeszcze raz powtórzę, samą decyzją prawa nie zmienia się rzeczywistości, ale kierunek został wyzna wyznaczony. Przez 14 miesięcy ustrój majowy działał dobrze i sprawnie. Cóż coś więcej się można, zaczynało coś, dziać? Cóż więcej można powiedzieć? No niestety, no, sytuacja międzynarodowa była jaka była i Rzeczpospolita nie miała przed sobą wiele czasu. A czy można powiedzieć, że Konstytucja 3 maja była pramatką wszystkich późniejszych polskich konstytucji, że otworzyła drogę do nowoczesnego państwa, bo to też ewenement, że ten mit Konstytucji przetrwał. Ja bym powiedział trochę inaczej, też jeszcze kontynuując trochę poprzednie rozważania, pani profesor, bo yy, mnie się wydaje, że jeżeli się zgodzimy, że Konstytucja wzmocniła Rzeczpospolitą, ale w sensie takim głębszym, szerszym, to znaczy jako wspólnotę, a, a nie tylko jako państwo. No to y, stało się poniekąd trochę tak, jak przewidział Jean-Jacques w uwagach o rządzie polskim. To znaczy, on zalecał Polakom w kontekście. No, już w sytuacji pierwszego rozbioru, że żeby zadbali o to, że nawet jeśli Rosja Polskę połknie, to żeby Polacy zadbali o to, żeby jej nie, na swoją modłę nie przetrawiła. Tak mniej więcej brzmią ostatnie zdania tego ważnego traktatu. I poniekąd tak, tak się stało. Rzeczpospolita jako wspólnota o, o, o pewnych wartościach, pewnej świadomości, kulturze specyficznej. Przetrwała upadek państwa. Oczywiście, upadek państwa był czymś no, horrendalnym, strasznym i o wielu y, tragicznych konsekwencjach, ale okazało się, że to nie jest to samo. Y, y, upadek państwa nie spowodował y, w pewnym sensie, moim zdaniem, y, upadku Rzeczypospolitej. Mhm. Ja tak, Konstytucja stała się po prostu mitem założycielskim. Walki o wolność jednym z mitów, bo o drugim bardzo szybko stało się powstanie kościuszkowskie. Ale konstytucja była bardzo ważna, czy była matką innych konstytucji tak, na te, dlatego, że sama idea konstytucjonalizmu jest jakby wtedy się zaczyna. Natomiast nie, bo bardzo szybko zapomniano jej treść, bo też ta treść już w powstaniu kościuszkowskim z ogromnym szacunkiem wyrażano się o konstytucji. Wy wolności, nieodrodne dzieci w kościele chwały powieście dzień trzeci, ale. Już się to nie odwoływano do niej jako do litery prawa, bo już sporo jej artykułów było nieaktualnych. Także to bardzo szybko się rozmyło. Po prostu została symbolem niepodległości i tym, no, co napisali twórcy tej książeczki o ustanowieniu i upadku Konstytucji, że uszlachetniła zgon Rzeczypospolitej. I to było ważne, bo to było takie, dodawało poczucie, że w że ten naród, czyli ta wspólnota, notabene wspólnota, do której dość szybko dołączono mieszczan i oni się dołączyli, oni się poczuli czł członkami tej wspólnoty, no już powstanie, powstaniu kościuszkowskim to widać, że ta wspólnota dała świadectwo o sobie, że jest wspólnotą żywą i, i, i twórczą. I to było chyba bardzo ważne w XIX wieku, jak myślę. także Natomiast treść konstytucji, jej decyzje, to bardzo szybko zostały, Właściwie zapomniane, nie próbowano do niej nawiązywać, bo już były nieaktualne. W preambule do, do Konstytucji mówi się, że ona ma uratować w ogóle Rzeczpospolitą, i właśnie dlatego ratunku ludzie, jak mówiliśmy, bardzo często skonfliktowani, skłóceni, myślący w różnych kategoriach, znaleźli. Płaszczyznę porozumienia i, i stworzyli to całościowe i kompleksowe. Dzieło też myśleli w takich kategoriach. No, tutaj troszkę nie, 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 nie chcę, żebyśmy uciekali w, w stronę analogii ze współczesnością, ale no, mówi się, że wadą współczesnej demokracji jest to, że politycy działają od wyborów do wyborów. Wybory są w krótkich interwałach czasowych, w związku z tym brakuje im często takiej odległej w czasie wizji, a tutaj i król i najważniejsi aktorzy jednak myśleli w, w takiej bardzo odległej perspektywie. Mówiło się też, że przewidywali na przykład, o, o czym trochę zapomnieliśmy powiedzieć, że był zapis w ustawie rządowej, że po 25 latach Sejm może ją znowelizować, czyli zakładano postęp. To, to nie był taki twór Zakończony i spetryfikowany od razu, jakby w momencie jego uchwalenia, tylko otwarty na, jak się ładnie mówi, otwarty na, w kierunku przyszłości, tak? I, I więc myślę, że wykazali się, no właśnie ci ludzie wykazali się pewnymi zasadami, szerokością z horyzontu, szerokością spojrzenia. Troską o przyszłe pokolenia no są bardzo uniwersalne yy, wartości, które nie zaszkodzą w żadnym społeczeństwie i w żadnym czasie, bez względu na okoliczności. Ja może, żeby puentę zacytuję, to jest mój ulubiony artykuł 5 Konstytucja, a przynajmniej jego mhm. początek. Cała władza w społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu. Czy nie warto mieć takiego dokumentu w swojej historii? Piękne. Tak. Bardzo dziękuję. Naszymi gośćmi byli dzisiaj pani profesor, doktor habilitowana Anna Grześkowiak-Krwawicz. Bardzo dziękuję pani profesor. Dziękuję bardzo. I pan profesor, doktor habilitowany Piotr Ugniewski. Dziękuję pani profesorze. Panie. Dziękuję także patronom, darczyńcom, dzięki którym możemy spotykać się w Klubie Ciekawych Wszystkiego. Klub Inteligencji Myślenickiej. Bardzo się cieszę i dziękuję. To spóźnione, ale radosne przywitanie. Poza tym Sławek Kuliś, Radek Rębiś, Sławek SQ, Tom Asz, Krzysztof Ratnicyn, Marek Gawron, Grzegorz Piątek, Ion Tichy, Jacek Tarasiuk, Marcin Saramak, Weronika Pawlińska-Dulemba, Basia Ełka, Piotr Zabadala, Roma Bartkowiak, Mariusz Szymukowicz, Anna Zawiślak-Woźniak, Paweł Soczewski, Aleksander Czołnik, Maryna Turnał, Małgosia Raszewska, Justyna Rajewska-Majchrzak, Mateusz Droszcz, Michalina Zaniecka, Anna Nowicka, Michał Sobianek, Maciej Hajdul, Michał Henryk, Bartosz Kolber, Anna Szeliga, Bartosz Walter, Jerzy Sienkiewicz, Michał Szeliga, Jakub Dudek, Michał Malinowski, Marcin Koprowski, Joanna Clark, Michał Rogaliński, Katarzyna Stanczew, Waldek Czeszel, Łukasz Kopała. Michał Kasperczak, Alicja Bębenek, Dorota Oleksyn, Grażyna Mazur, Jacek Dubicki, Paweł Tarnik, Łukasz Malinowski, Mateusz Bajda, Marian Myśliwiec, Marek Twardowski, Wojciech Kaczmarek, Arek Szypicyn, Robert Witosławski, Marcin Krupa, Robert Felman, Marcin Lidzbarski, Michał Dudkowski, Marcin. Czyryca Paweł Siek, a także kilkoro anonimowych patronek i patronów. Wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękuję i wybrane przez siebie sumy mogą Państwo wpłacać na konto patronite.pl ukośnik klcw. Dziękuję za wszystkie listy. Do Państwa dyspozycji jest adres mailowy klub.ciekawych małpa.gmail.com Zapraszam Państwa na stronę podcastu https://klcw.pl, a także na stronę Facebooka i YouTube'a Klub Hanny Marii Gizy. Do usłyszenia serdecznie, serdecznie wszystkich pozdrawiam. Hanna Maria Giza. Dziękuję.